W fragmencie Dziejów Apostolskich, który dziś czytamy we Mszy Świętej, jest świadectwo działalności Pawła i Barnaby w Likaonii. Po raz kolejny możemy przekonać się o tym, że kto spotkał zmartwychwstałego pana Jezusa, ten nie może, ten nie może zaprzestać, ten nie może po prostu nie głosić Jezusa, nie głosić zbawienia. Yhm. Zdumiewające jest w tym fragmencie to, zaraz na początku, że kiedy w ikoniu nie mogą głosić Paweł i Barnaba, idą gdzie indziej. Jak bardzo ważna jest ta, ta lekcja, którą dają nam pierwsi ewangelizatorzy: jak nie ta, tu, to tam. Jak nie od tej strony, to od innej strony. Myślę, że to potrzebujemy, tego potrzebujemy wszyscy. Aby głosić Jezusa w porę i w nie w porę, nie tylko wtedy, kiedy jest to dla mnie jakoś proste, ale także wtedy, kiedy ewangelizacja kosztuje, kiedy są może prześladowania. Potrzebujemy więc Ducha Świętego, tak, tak jak mieli Paweł i Barnaba, żeby zwłaszcza w tych momentach, w których przychodzi właśnie jakiś trud, prześladowanie, często takie wewnątrz tylko. Bo to prześladowanie nie musi być przecież zewnętrzne. Ono może być na przykład z naszej słabości, czy tym prześladowaniem może być grzech. Że głosimy mimo wszystko. Nie może nic zatrzymać ewangelizatora. To jest bardzo ważne. Oczywiście mówimy to o różnych formach głoszenia. Tak? Yy, cały czas, kiedy używamy słowo ewangelizować, to nie znaczy tylko yy, nie wiem, chodzić po domach albo. Yy, do tego czy tamtego to i to opowiadać ludziom, tak? Chodzi o świadectwo, świadectwo naszego życia, ale też świadectwo naszego słowa, oczywiście. Bo pamiętajmy, że ewangelizacją nie jest tylko świadectwo życia, że ktoś dobrze żyje. Niektórzy mówią, ja dobrze żyję i tym ewangelizuję. Nie. To, że ktoś jest dobry, nie znaczy, że ewangelizuje. Ważne jest to, żeby powiedzieć, dlaczego jesteśmy tacy. Jesteśmy tacy ze względu na Jezusa. Druga sprawa, zauważmy, że ta ewangelizacja musi być bardzo y, taka naznaczona mocą. Dla Pawła i Barnaby czymś normalnym są cuda, znaki, które się dzieją. Y, jak bardzo potrzebujemy takiego napełnienia Duchem Świętym, a zbliżamy się y, no, jeszcze daleko do pięćdziesiątnicy, ale już trzeba o niej myśleć. Właśnie o takie odnowienie, że Paweł głosi i patrzy na człowieka. Niepełnosprawnego od urodzenia i potrafi mu powiedzieć stań prosto na nogach? To nie jest tylko świadectwo dziejów apostolskich, jest herezja w kościele, która twierdzi, że spektakularne dary Ducha Świętego były tylko na początku kościoła, żeby przekonać ludzi. A teraz już mamy kościół, hierarchię, teologię, tradycję kościoła, liturgię, strukturę. No to po co? ma być nowa pięćdziesiątnica. I tak jak modlił się święty Jan XXIII, otwierając czy zapowiadając Sobór, później też otwierając, że modli się o nową pięćdziesiątnicę dla Kościoła, żeby były nowe cuda i znaki. Natomiast tutaj Paweł pyta tego niepełnosprawnego człowieka, chorego, nie, nie pyta. On widzi, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia. Tak on tylko widzi. Ja bym chciał zapytać, yy, troszkę odwracając sytuację, czy my, ewangelizując, modląc się, mamy wiarę, że Bóg może czynić znaki? Nie pytaj nikogo, którego, któremu ewangelizujesz, czy Ty masz wiarę, żebyś był uzdrowiony, bo to jest yy, wtedy. Łatwo przejść jak nie jesteś uzdrowiony, to znaczy, że nie masz wiary. Tak? To, to jest oczywiście błąd, tak nie wolno powiedzieć. Tak? To jest. To, to, to jest. byłoby nienormalne twierdzenie. Tak? Ale my już możemy zadać sobie pytanie o nas. Czy my mamy wiarę, że Pan może czynić znaki i cuda? Trzecia rzecz natomiast związana z tym, że ta ewangelizacja i ta Ewangelia z mocą. Musi zmierzać do tego, że oddajemy chwałę tylko Bogu, nic dla siebie. Paweł i Barnaba, tak po ludzku, mogliby przyjąć wielkie dziękczynienie, wielką jakiś, jakiś hołd za to co uczynili. Ci Poganie chcą to właśnie zrobić z Pawłem i Barnabą, a oni wyraźnie protestują nie, bo oni służą Bogu żywemu. I to jest takie właśnie bardzo też ważne dla nas. Że my mamy służyć Bogu żywemu i to jest motyw życia. Dlatego chciałbym zapytać dzisiaj ciebie, dlaczego wierzysz? Jeśli jesteś we wspólnocie takiej czy innej, dlaczego jesteś we wspólnocie? Zadam ci też pytanie, dlaczego ewangelizujesz? Bo jeżeli twoim motywem będzie na przykład relacje: Samospełnienie, jakaś realizacja tego, że jesteśmy aktywni, to to nie będzie ewangelizacja z mocą. Bo każdy sukces będziesz przypisywać choćby podświadomie sobie. A my mamy uwielbiać naszą misją, naszą służbą Pana Boga. Jestem we wspólnocie nie dlatego, że mam z tego jakieś korzyści. Jakieś takie osobiste, tak? Najgłębszym motywem bycia we wspólnocie i ewangelizowania jest to, że Jezus mnie powołuje. We wspólnocie jestem dla Jezusa i dla siebie. To daje też siłę mi i też wielu osobom, że niezależnie od tego, co się dzieje we mnie czy wokół mnie, trwam, głoszę, wypełniam misję, którą Pan Jezus mi daje. Kiedy natomiast budowałbym swoje życie, swoją misję, też moje trwanie we wspólnocie, na przykład na ludziach, to dziś jestem, jutro mnie nie ma. Paweł i Barnawa głoszą jak nie tu, to tam, głoszą z wielką mocą i głoszą oddając chwałę Bogu, to znaczy nic dla siebie, a wszystko dla Niego. Zadaj więc sobie pytanie. Dlaczego wierzę? Dlaczego jestem we wspólnocie? Bądź dlaczego chcę być we wspólnocie, bo kto nie jest z Was, to zapraszam bardzo serdecznie. I dlaczego ewangelizuję? Bardzo ważne pytania, które w nas prowokuje ten fragment dziejów apostolskich.